Dzień dobry. Nazywam się Halina Maziarczyk, mieszkam w Olszynie Lubańskiej. No i moją pasją jest szydełkowanie. Robótki ręczne, szydełkowe. Lubię to bardzo robić. Tak też mi nie zarobkowo za bardzo, bo biznesu z tego nigdy nie będzie, ale w wolnych chwilach zajmuję się robieniem. Jak ktoś mi poprosi, to zrobię i firaneczkę, zazdroskę. A tak to robię, tak podług wzorów. A wzięło się to, bo moja mama robiła. I ja można powiedzieć, od małego dziecka to robiłam. Na drutach najpierw, później wyszywałam. Nawet miałam taką panią znajomą, koleżankę, można powiedzieć, w Lubaniu. Ona robiła maszynowe swetry, nie swetry. Podpatrzyłam, jak ona to robi na maszynie, ja to zrobiłam ręcznie. Robiłam z anilany spodniczki dla dzieci, sąsiadom. A teraz to już tak wzrok zaczyna padać, więc najwięcej to robię szydełkiem. Każdą, jak to się mówi, nawet żebym była zmęczona czy zdenerwowana, to bardzo lubię siąść i zapomnieć o chorobie, o zmęczeniu. Zapraszają mnie na galę, to Izerską, to gdzieś tam do Lubania jeżdżę, przed Wielkanocą są, przed Bożym Narodzeniem. I tak pokazuję, co narobię. To znaczy, raczej się staram robić przed Wielkanocą, robię takie rzeczy właśnie, serwetki do koszyczków, koszyczki, jajeczka, tak jak tutaj właśnie widać, mniejsze, większe koszyczki takie, o, tu są. I tego, a kurczaczki, kurki takie, a przed Bożym Narodzeniem robię z kolei bombki, gwiazdki, aniołki, takie różne ozdóbki na choinkę, a poza tym to takie różne bieżniki, obrusy okrągłe na stół, bieżnik większy, mniejszy, kwadratowy, prostokątne, także jak mi wpadnie, po prostu spodoba mi się wzór, to go robię. Może się komuś spodoba. Jeżdżę, jak jeżdżę właśnie na te gale izerskie, takie te to do konkursu mam i dyplomów sporo i nagród mam sporo też, także no, doceniają ludzie te moje wyroby. Raczej robię indywidualnie, bo młodzież w ogóle, mam przecież i wnuczki i wszystko, próbowałam ich uczyć, ale ich ręce bolą, a po drugie to naukę mają i nie bardzo się garną. Młodzież nie bardzo się garnie. Dużo, nawet miałam taki przypadek, że potem w Lubaniu chyba byłam. To takie dwie młode nastolatki przyszły. O, jakie piękne rzeczy. Ja mówię, no to mówię, uczcie się to robić, nie? A nauczy nas pani? Ja mówię, chętnie. A ta druga mówi, że ona nie ma cierpliwości. No to jak się nie ma cierpliwości, to się nie bierze do tego. Trzeba to lubić, może w ten sposób. Każdą pracę, którą się wykonuje z musu, to już nie praca. Takie jest moje zdanie. Sztywne, tak, bo niektórzy to krochmalą w cukrze. Ja tego nie praktykuję, bo nawet rozmawiałam z kilkoma paniami, że po wykrochmaleniu w cukrze to żółknie. Po prostu żółknie ten wyrób, nie?
a ja wudzę. To jest krochmal taki w płynie i wudzę krochmale. To. I przez to zależy jak czy więcej, czy mniej. Suchą rzecz, nawet gdy się pobrudzi coś, to tłumaczyłam paniom, które biorą te ode mnie rzeczy, i czemu to, jak to. To trzeba wyprać, wysuszyć i w łudze umoczyć, namoczyć, i to wyschnie, i to uformuje się to jak trzeba, i to ładnie wygląda właśnie. Pomysły to takie, kupuję takie gazetki, szydełkowanie, moje robótki, także różne takie gazetki, ale biorę w ten czas, jak mi jakiś wzór spodoba się w tej gazetce, to w ten czas kupuję. I o, właśnie tutaj jest wzór torby, którą mam tutaj zrobioną. O.